Nietypowe rzuty karne, boiska rodem z NFL. Tak wyglądały początki MLS. I to właśnie w jednym z pierwszych sezonów tej ligi mistrzostwo zdobyła drużyna Chicago Fire, gdzie prym wiedli trzej Polacy, Nowak, Kosecki i Podbrożny. Zapraszam na film o strażakach z Chicago i życzę miłego oglądania. 8 października 1997 roku władze Major League Soccer zatwierdziły nowego uczestnika ligi, Chicago Fire. Miało to miejsce w 126. rocznicę wielkiego pożaru w tym mieście. Stąd też wzięła się nazwa zespołu. Tym samym po dokoptowaniu Fire rozgrywki w 1998 roku liczyły 12 ekip. Po 6 w każdej z konferencji. Był to już trzeci sezon MLS w historii, w którym wciąż w przypadku remisu po 90 minutach rozstrzygano mecze nietypową serią rzutów karnych. Zawodnik ustawiał piłkę na 32 metrze i miał 5 sekund na pobiegnięcie z nią w kierunku bramki i strzelenie gola. Nie była to jednak jedyna osobliwość tamtych czasów. Boiska w MLS nierzadko miały oznakowania rodem z NFL, gdyż niektóre franczyzy piłkarskie dzieliły stadiony z futbolowymi. Dlaczego franczyzy, a nie kluby? To określenie funkcjonuje ze względu na osobowość prawną tych podmiotów i do dziś jest powszechnie używane. Jak wiadomo, w Chicago i okolicach mieszka liczna grupa osób deklarujących polskie pochodzenie. Tak więc władze ligi postanowiły to wykorzystać, przydzielając do zespołu 3 Polaków. Zabieg ten miał pomóc zbudować dobrą frekwencję na Soldier Field. Najpierw do Fire trafił Piotr Nowak, mający za sobą występy w Bundeslidze. Po nim polecony przez Nowaka Roman Kosecki, najlepszy polski piłkarz lat 90., a na końcu Jerzy Podbrożny, dwukrotny król strzelców naszej ligi. Do polskiego trio dołączył Czech Lubosz Kubik, reprezentant Czechosłowacji na mundialu we Włoszech. Cała czwórka trzymała się razem, a kibice zaczęli ich nazywać Blokiem Wschodnim, nawiązując tym samym do niedawnego geopolitycznego miejsca Polski i Czechosłowacji na mapie Europy. Obcokrajowców było jednak więcej. Był nigeryjski obrońca Francis Okoroch i ekscentryczny bramkarz meksykański Jorge Campos, znany we wcześniejszych latach z przesadnie kolorowych strojów. To właśnie zawodnicy spoza Stanów Zjednoczonych mieli stanowić o sile drużyny i niejako pełnić rolę nauczycieli futbolu dla miejscowych. A że miejscowi byli pojętnymi uczniami, to też i oni dołożyli swoją cegiełkę do bardzo dobrych wyników zespołu Fire w jego debiucie w MLS. Należy tutaj wyróżnić defensywnego pomocnika Chrisa Armasa oraz napastników Ante Razowa i Franka Klopasa. Nad wszystkim czuwał trener Bob Bradley, późniejszy selekcjoner reprezentacji USA. Pierwszego historycznego gola dla Chicago Fire zdobył Roman Kosecki w wygranym 2-0 starciu z Miami Fusion. Gorzej ten dzień wspomina Piotr Nowak, który jak widać na załączonym obrazku został nieźle sponiewierany. Kolejny mecz to pierwsze spotkanie u siebie i też pierwsze domowe zwycięstwo, tym razem z Tampa Bay Mutiny po dublecie Franka Klopasa. Co ciekawe, zarówno Fusion, jak i Mutiny już nie istnieją. Obie franczyzy zakończyły żywot na początku 2002 roku. Powiedzieć, że sezon 1998 był dziwny w wykonaniu Fire, to jak nie powiedzieć nic. Między 3. a 7. kolejką ekipa Polaków przegrała 5 meczów z rzędu i nic nie zapowiadało, że rok 1998 będzie najlepszym w historii klubu. Jednak zaraz po fatalnej paście przyszła kolejna, tym razem 11 wygranych, a po niej wróciły stare demony i zespół z Chicago znów przegrał 5 razy z rzędu. Ostatecznie ekipa Boba Bradleya uplasowała się na 2. miejscu po zasadniczej części sezonu w konferencji zachodniej, ustępując tylko Los Angeles Galaxy, faworytowi całych rozgrywek. Z drużyną z Miasta Aniołów strażakom udało się wygrać 2 z 4 meczów.
Można powiedzieć, że gra Fire wyglądała najlepiej, gdy cała polska trójka była w pełni zdrowa. Niestety różnie z tym bywało. Nowakowi często doskwierały problemy z lewym kolanem, z kolei Koseckiemu i Podbrożnemu ze ścięgnami podkolanowymi. Nie może to jednak dziwić, bo cała trójka była już po 30, a w tamtych czasach piłkarze rzadko kiedy grali dłużej niż do 35 roku życia. Wtedy pojawiła się szansa dla młodych, stopniowo wychodzących z cienia trójki Polaków. Warto tu wspomnieć Josha Wolfa, który w drugiej części sezonu zasadniczego zanotował 6 bramek i 3 asysty. Wspomniany Wolf był graczem przyporządkowanym do tzw. projektu 40. Był to specjalny program mający wspierać utalentowaną amerykańską młodzież. Jeśli podoba Ci się odcinek, zachęcam do pozostawienia łapki w górę i zasubskrybowania kanału. To pomaga w jego rozwoju, a mnie motywuje do jeszcze cięższej pracy. Dziękuję. W playoffie grano do 2 zwycięstw, a ten rozpoczął się od ćwierćfinału. Strażacy wygrali w nim oba starcia z Colorado Rapids, choć w pierwszym z nich do wygranej potrzebowali rzutów karnych. W półfinale czekało Los Angeles Galaxy. Pierwszy mecz rozegrano na Rose Bowl w Pasadenie. Niespodziewanie zakończył się on wygraną gości z Chicago, a zwycięską bramkę zdobył Jesse Marsh. W późniejszych latach Marsh pracował jako trener w klubach spod znaku Red Bulla, a w rozgrywkach 22-23 w Leeds United. Rewanż na Soldier Field zgromadził ponad 30 tysięcy widzów. Mecz ten rozstrzygnął się w konkursie rzutów karnych, który wygrała ekipa Boba Bradleya i dzięki temu zameldowała się w finale. Decydującego karnego strzelił Jerzy Podbrożny. W ogóle był to świetny sezon dla Gumisia. W całych rozgrywkach zaliczył 7 bramek i 12 asyst. Finał rozegrano na wspomnianym wcześniej Rose Bowl, arenie finału Mistrzostw Świata między Brazylią a Włochami w 1994 roku. W drużynie strażaków w podstawowym składzie wystąpiła cała polska trójka. W 29 minucie Nowak jak na tacy wyłożył piłkę Podbrożnemu, a ten dopełnił formalności. Tuż przed gwizdkiem kończącym pierwszą połowę Nowak strzelił gola Diego Gutierrezem, jak to się mówi przy takich bramkach. Wynik meczu nie zmienił się już do końca i debiutująca w rozgrywkach drużyna zdobyła tytuł mistrza MLS. Było to pierwsze i jak dotąd jedyne mistrzostwo Chicago Fire. Jak wspominał w jednym z wywiadów Piotr Nowak, gdy drużyna z Chicago wracała po finale z Kalifornii do domu, to pilot samolotu powitał ich jako mistrzów świata w piłce nożnej. Skoro dla Amerykanów wygranie NBA czy NHL jest równoznaczne ze zdobyciem Mistrzostwa Świata odpowiednio w koszykówce i hokeju, to dlaczego wygranie MLS miałoby nie być Mistrzostwem Świata w piłce nożnej? Ocenę tej sytuacji pozostawiam Wam, drodzy widzowie. 5 dni po wygraniu MLS Chicago Fire wystąpiło w finale Krajowego Pucharu, nazywanego US Open Cup. W nim mierzyło się z Columbus Crew. Pierwszego gola dla strażaków zdobył strzałem z rzutu karnego Jerzy Podbrożny. Crew, w którym grał Robert Warzycha, wyrównało na początku drugiej połowy. Wynik remisowy nie zmienił się już do końca regulaminowego czasu gry, a w dogrywce losy pucharu na korzyść Chicago przechylił Frank Klopas. Tak więc Fire zdobyli dublet w tamtym roku. Tak prezentował się łączny bilans polskiej trójki z Chicago Fire w 1998 roku, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki. W późniejszych latach strażacy zdobyli jeszcze 4 trofea. 3 razy wygrali US Open Cup i raz Supporters Shield. To ostatnie trofeum jest przyznawane dla najlepszej ekipy w sezonie zasadniczym. Kosecki i Podbrożny spędzili w Chicago jeszcze 1 rok, a Nowak występował tam do 2002 i załapał się na wspólną grę z Christo Stoiczkowem.
Piotra Nowaka bardzo ceniono w USA. Wybrano go do jedenastki sezonu 1998, podobnie zresztą jak w roku 2000 i 2001, a w 2005 trafił do drużyny wszechczasów amerykańskiej ligi. Po zakończeniu kariery zawodniczej Nowak poszedł w trenerkę. Wygrał MLS z DC United, a w kolejnych latach prowadził reprezentację USA do lat 23. Natomiast w latach 2007-2009 był asystentem Boba Bradleya w pierwszej reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Ten sam szkoleniowiec prowadził Nowaka w Chicago Fire. Innym polskim wątkiem jest praca w Śląsku Wrocław Lubosza Kubika w 2006 roku. Czech był trenerem Śląska w 8 meczach. Ogółem, jak do tej pory, kwiecień 2024 w Chicago Fire zagrało 12 Polaków. Tak prezentuje się ich lista. I na tym koniec opowieści o polskim Chicago Fire. Dziękuję za obejrzenie odcinka i zapraszam na kolejny. Zachęcam też do obejrzenia innych filmów znajdujących się na moim kanale. Yes, I bought it in Water Tower Palace. Water Tower Place? Buckingham's a palace. Buckingham's a fountain. How long you live here, Frank?